Mam niezwykły honor powitać w Nowej Hucie gościa szczególnego, osobę piękną, która na ostatnich wyborach Miss w Wiedniu uzyskała laury. Jaki? Był to tytuł pierwszej wicemiss Polonii International, zdobyty 19 listopada. Można powiedzieć, że ten tytuł jest po trosze nowohucki. Moja mama mieszka stąd 100 metrów niedaleko, z Nowej Huty. Mój tata 2 kilometry dalej, z Mogiły. I obydwoje się poznali we Wiedniu właściwie. I tam zostali, tam się urodziłam. Ale korzenie mam tutaj w Krakowie, w Nowej Hucie. W Austrii studiuję prawo i pracuję też niekiedy dla organizacji humanitarnych typu Amnesty International, Greenpeace albo World Wildlife Fund, bo bardzo mnie cieszy praca, w której mogę pomóc ludziom albo otoczeniu, choć bardzo bym chciała w przyszłości pracować jako modelka. To trzymamy kciuki za panią. Serdecznie zapraszamy do częstych odwiedzin Nowej Huty i Krakowa. Dziękuję bardzo. Miło nam poinformować, że kapituła tytułu Nowohucianina Roku przyznała ten tytuł za rok 2004. To niepowtarzalne wyróżnienie jest przyznawane od roku 1999 tylko jednej osobie. Tym razem tytuł przypadł panu, prawdziwemu mieszkańcowi tej ziemi. Urodził się pan w 1922 roku w Bieńczycach. Tutaj uczęszczał pan do szkoły powszechnej. W latach okupacji niemieckiej prowadził pan walkę z hitlerowcami w ramach oddziałów partyzanckich Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej właśnie na terenie, gdzie dzisiaj rozpościera się aglomeracja nowohucka. W 3 dni po wyzwoleniu Krakowa przez wojska Armii Czerwonej cudem uniknął pan śmierci z rąk żołnierzy sowieckich. Przez wiele lat pracował pan w oświacie nowohuckiej, w tym przede wszystkim w technikum elektrycznym na osiedlu szkolnym. Jako absolwent Akademii Wychowania Fizycznego szkolił pan młodych sportowców, w tym koszykarki i koszykarzy hutnika. Pana wychowankowie zdobywali najwyższe laury, w tym Mistrzostwo Polski. Prosimy bardzo o przyjęcie tego tytułu. No, zrobił pan na pewno wiele i w czasie okupacji, i później po jej zakończeniu dla tego społeczeństwa. Także chcieliśmy panu serdecznie pogratulować i podziękować za wszystko. Gratulujemy takiego wspaniałego męża. I życzymy dalszego zdrowia. Może... Jedną rzecz należy tutaj podkreślić. Oglądamy w ostatnich dniach telewizję, radio. Słyszymy bardzo wiele o wyzwoleniu Krakowa. I może tutaj moja osoba trochę pasuje do bo pokazuje tej, prawdę. Do tej dyskusji. Bo dyskusja ta określa, jaką rolę spełniali nie tylko ci, którzy nas napadli, ale ci,
którzy mienią się wyzwolicielami dzisiaj. Ja należę do tego pokolenia, które weszło w okres wojny w wieku 18 lat. Te działania, które podejmowaliśmy, to wynikały w stosunku tych ludzi, którzy wyrośli bezpośrednio przed wojną, tych oficerów, którzy w wieku zakończenia wojny mieli po 30 parę lat i spełnili swoją rolę, podejmując walkę partyzancką. Nie tylko w tunelu się dzieją gwałty, bo wszędzie się dzieją, ale tam jest, pewnie jest to zagrożenie duże, że tak to wygląda dzisiaj. No powinno to być jako tako oświetlone, chociaż gdyby chcieli gwałt dokonać, to i przy świetle dokonają. No to jest po prostu jakaś paranoja dokładnie, żeby przez 5 lat nie można było przekazać tego, cośmy zrobili własnymi rękami przez 6 miesięcy. No paranoja jest, dokładnie tak jest.